niedzielę, gdy zagrają w Siedlcach z Pogonią, która jesienią strąciła nas tutaj w Suwałkach z fotela lidera. Jest za co brać rewanż. No jest na pewno. Na pewno musimy przede wszystkim zneutralizować te silne punkty Pogoni. Już mieliśmy okazję zobaczyć ich 3 spotkania. Ale to, co ja będę powtarzał, szczególnie po takim meczu pucharowym, trzeba skupić się na swojej grze. Pogoń zmarnowała szansę w środę, żeby już nas wyprzedzić, bo ma 2 punkty mniej od Wigier. Przegrała u siebie z Olimpią Grudziądz z kolei, która wyprzedziła Wigry, ale no, znowu w niedzielę Pogoń Siedlce stanie przed szansą wyprzedzenia nas w tabeli. Tak, no oglądaliśmy też to spotkanie ostatnie właśnie Pogoni z Grudziądzem. No nie było to spotkanie na 4-1, naprawdę, ale takie spotkania też się zdarzają, kiedy Olimpia odda praktycznie 4 celne strzały na bramkę ładnej urody zresztą i prowadziła 4-0. I tak jak my tu wtedy graliśmy, pamiętamy to spotkanie, to też Siedlce oddały 5 strzałów, a 4 wpadły tutaj do naszej bramki. 11 drużyn walczy o awans. Czy rzeczywiście walczy? Bo Chojniczanka, która była liderem i jest nadal liderem po zimie, miała 1 punkt przewagi nad Katowicami. Zremisowała 5 kolejnych meczów i dalej ma 1 punkt przewagi nad Katowicami. Nie, wszyscy chcą awansować. To są teorie, które tak naprawdę dopisują naprawdę tylko dziennikarze i być może obserwatorzy z boku. Natomiast nie ma w klubie żadnym osoby, która nie marzy o tym, żeby awansować do Ekstraklasy. To są pieniądze, to jest inny świat. Wyrównana liga taka jest w tym roku dla kibiców, dla wszystkich na pewno to jest super sprawa. Ten inny świat widzieliśmy we wtorek w meczu pucharowym w Gdyni. Drużyna spisała się świetnie i co, w niedzielę zastosuje pan zasadę, że zwycięskiego składu się nie zmienia i na ławę wrócą ci piłkarze, którzy grali w Gdyni? W Gdyni mieliśmy taką strategię, która dla wielu wydawała się, że jest szalona. Niektórzy nawet mówili, że być może trener gdzieś oszczędza zawodników na ligę, a tak nie było. My byliśmy pewni tego, że wyjdziemy, będziemy walczyć o ten finał i tak było. Naprawdę to nie tylko była wiara, ale były takie wewnętrzne przeświadczenie zawodników przede wszystkim, bo tutaj słowa uznania dla nich, że uda się to zrobić i czy zmienię skład, czy nie. No cóż, tutaj jeszcze mamy parę godzin do meczu, także zobaczymy, jaka jest dyspozycja zawodników, zastanowimy się wspólnie. Najważniejsze jest to, że mamy zespół, że jest wyrównana kadra i te rotacje też będą potrzebne, bo przyjdzie nam też grać co 3 dni, także to jest niezwykle istotne, żeby wszyscy zawodnicy byli w gotowości i powoli dokładali cegiełkę do tych kolejnych zwycięstw. Taktyka będzie inna niż w Gdyni, czy też śmiała, odważna gra, no, że trzeba też jakby odrobić tą 3-bramkową stratę z Suwałk, bo przegraliśmy z Pogonią, przypomnę, 1-4. Tak, rzeczywiście my musimy taką taktykę stosować. To w głowach przede wszystkim musimy stosować. Nie może być minimalizmu. Bez względu, jak to się wszystko skończy za 10 kolejek, to Wigry to muszą być zespół, który atakuje, zespół, który chce wygrywać wysoko spotkania, tak jak właśnie było w Gdyni. W meczu w Gdyni jednym z bohaterów był Hieronim Zoch, nasz bramkarz, wybronił przynajmniej 3 takie bardzo groźne strzały. W Arce spędziłeś 5 lat. Chciałeś coś tam udowodnić? Powiem tak, nie uważam siebie za bohatera. Bohaterem jest cała drużyna, trenerzy. Także tutaj drużyna zasługuje na duży szacunek, bo pokazała w tym meczu charakter, wiarę do samego końca, że można było tam wywieźć dobry wynik. To prawda, wywieźliśmy, tylko zabrakło, no mówię, jednej bramki, żeby zagrać na narodowym. Czy miałem coś do udowodnienia? Nie, myślę. To już jest historia, także ja gram teraz dla Wigier i liczy się tutaj, to jest teraz. W powszechnej opinii ten brak awansu wynika z tego, że przegraliśmy tu w Suwałkach 0-3. Ten mecz obserwowałeś z ławki rezerwowych. Byłeś zły, że to nie ty stanąłeś między słupkami? No, trener podjął taką decyzję, a nie inną. To już nie do mnie należy. No wiadomo, była jakaś tam sportowa złość, ale ważne było dobro zespołu, także to trener desygnował do składu Damiana, nie mnie, także pozostało mi tylko kibicować i trzymać kciuki, żebyśmy wygrali ten mecz. No nie udało się, no duża strata do odrobienia była, no mówię, było blisko. Niestety no ten mecz może jakby się odbił w innym terminie, to też może inaczej by to wyglądało, też jakbyśmy byli po 2 kolejkach, może to też inaczej mówię.
No nie ma co teraz gdybać, także to już jest historia. Ale kibice dyskutują żywo o tym meczu pewnie i wy też jeszcze wracacie do niego pamięcią. Ciężko będzie właśnie po tak dramatycznym spotkaniu wrócić do rzeczywistości, czyli do walki w pierwszej lidze? Znaczy, no niedosyt były po meczu, jeszcze no dużo rozmów na ten temat było, także, ale mówię, no teraz czeka nas najbliższy mecz w niedzielę z Sielcami, musimy jak najszybciej o tym zapomnieć, bo teraz liga się liczy, a no, puchar to już jest historia, także reset, trzeba zrobić głowy i skupić się na meczu niedzielę. Jaki będzie wynik, jak przewidujesz, jak będzie ta gra wyglądała, czy tak samo zagracie jak w Gdynie? Jaki wynik, no to ciężko mi powiedzieć, gdybym wiedział, no to... To bym powiedział, także no, będziemy walczyć o 3 punkty, bo to jest nasz cel i granie o jak najwyższy cel w tej lidze. Będzie awans? No, na pewno wszystko zrobimy, żeby znaleźć się w tej ekstraklasie, ale no, mówię, zostało 10 kolejek, liga jest strasznie wyrównana, także tu jeszcze każdy pogubi punkty pewnie. No mówię, tutaj nie chcę rzucać żadnych słów teraz, także poczekajmy, stopniowo, powoli, małą łyżeczką, jak to mówię.